Das finde ich ja nett, dass es ein to bardzo miło, paradigma że tutaj wspomniany został ten paradygmat wideł w politycznej dyskusji. Ale jedna uwaga do tego. Nierówność moim zdaniem nie prowadzi do protestu. To jest takie mechanistyczne myślenie. Wszystko, co wiemy, to to, że nierówność raczej prowadzi do pewnego rodzaju apatii. A więc ta dolna jedna trzecia społeczeństwa to nie są ci, którzy protestują. Oni po prostu nie istnieją w polityce. Niejako wyłamali się z tego życia, z tej partycypacji politycznej. To jest taki mechanistyczny leninizm, gdzie mówimy o tym, że gdzie jest ucisk, to jest i protest. Ale wcale to tak nie funkcjonuje. Po prostu ci ludzie nie biorą udziału w polityce. Nie ma tej ich partycypacji. To jest to wszystko, co widzimy w naszych badaniach na temat Europy. I oczywiście tutaj mamy pewnego rodzaju niezgodę. To znaczy, że mamy z jednej strony społeczeństwo nadmiaru, z jednej strony tak. Jeżeli mówimy, że jest wielka nierówność, to ten nadmiar jest nierówno podzielony, czyli duża część naszych społeczeństw ma zupełnie co innego niż nadmiar. I też nie wierzę w to, że skończy nam się praca, że będziemy mieć coraz mniej pracy. To było pojęcie socjologiczne na początku lat 80., ale nic się nie wydarzyło w tej kwestii. To znaczy, wydaje mi się, że praca będzie generowana poprzez produktywność, wydajność, poprzez twórcze niszczenie, tak jak już wcześniej mówiono, to widzimy już w sektorze IT. To znaczy, nie będziemy widzieli sytuacji, w której ludzie będą mieli pracować dużo mniej. W 80-tych latach mieliśmy taką dyskusję we Francji czy w Niemczech. Ja, das gab's aber auch sozusagen deutsche Soziologie. Jeremy Rifkin ist für mich eher ein Priester als ein klarer Soziologe. Który może nie był tyle socjologiem, ile raczej kaznodzieją. Wielokrotnie go przeżyłem i widziałem, jak on się na ten temat wypowiadał. Aber was wir erleben, ist eben nicht, dass wir weniger arbeiten. Was wir in der Griechenland-Debatte sehen, ist, dass der Norden Europas Griechenland angreift und kritisiert. Das sind nicht Griechenland. I ją atakuje, że oni tam w Grecji za mało pracują. I jeżeli mamy we wspólnej Unii Walutowej kraje, które mają większą wydajność produkcji, które mają inny czas pracy w tygodniu, czy czas życia przeciętnego obywatela, to inne kraje powinny to podobnie ukształtować. I to powoduje nacisk na pracę i na ma wpływ na wiek emerytalny, na czas pracy w tygodniu, może nie w takich tradycyjnych zakładach przemysłowych, ale we wszystkich innych dziedzinach. W tej chwili mówimy, że 65 lat mając nie jesteśmy tak starzy, jak ludzie 40 lat temu w wieku 65 lat. To znaczy, żyjemy średnio 15 lat dłużej i myślę, że nie skończy nam się praca. Myślę, że normatywnym celem może być, żebyśmy w przyszłości mniej pracowali i dzięki temu mogli stać się bardziej kreatywnymi ludźmi. Zresztą Karl Marx, ten młody Karl Marx w niemieckiej ideologii o tym pisał i to na mnie jako na studencie robiło wielkie fascynujące wrażenie, ale jaka grupa będzie bronić demokracji? Jak widzę, wszystkie protesty są protestami klasy średniej, bo klasa średnia to nie są tylko ci ludzie, którzy są w rządach, w partii, w parlamencie, oni są też w tej chwili na ulicach. Jeżeli są wielkie projekty infrastrukturalne, to oni w tym uczestniczą. I to nawet to nie są ludzie młodzi, to są aktywni emeryci, renciści, którzy w tym uczestniczą. Mamy teraz taki projekt w Niemczech, chodzi o projekt medialny, gdzie ludzie protestowali przeciwko przebudowie pewnego dworca przez cały rok. To trwało cały rok w Stuttgarcie i to było wszystko.
profesorowie akademicy. I bardzo często, jak mieliśmy ten ruch Occupy, to byli też młodzi przedstawiciele wyższych uczelni. A więc to właśnie ta klasa średnia będzie bronić demokracji, tylko pewnego rodzaju demokracji, to znaczy takiego rodzaju, która umożliwia im dostęp do partycypacji społecznej. I tutaj nie jestem sceptyczna i nie uważam, że demokracja zginie, ale myślę, że demokracja po prostu straci jakby jedną trzecią społeczeństwa na drodze swojego rozwoju, będzie bardziej zorientowana na wynik, a nie na partycypację szerokich klas społeczeństwa, będzie bardziej stawiać na ekspertów niż przedstawicieli politycznych. To jest zresztą zła wiadomość dla posłów, na przykład dla pani poseł. Tutaj widzę pewnego rodzaju przesunięcia jakości demokracji. Gibt es schon einen Einfluss der Krise? Na pewno na tym jakość kryzys miał wpływ. Mieliśmy taki duży projekt w Berlinie razem z Uniwersytetem w Zurychu, gdzie żeśmy przy pożyciu 100 różnego rodzaju czynników i współczynników mierzyli jakość demokracji i stwierdziliśmy bardzo wyraźnie, że od czasu, kiedy Berlusconi we Włoszech doszedł do władzy, to tutaj był spadek demokracji, również kiedy George W. Bush doszedł do władzy, to widzieliśmy, że to jest sprawa bardzo problematyczna. Pani kanclerz ma znakomite nazwisko, ale jak się okazuje, nie do końca podziela jej zdanie na temat polityki, ale pani kanclerz podąża za wzorami demokracji w swoim kraju, to znaczy 80% społeczeństwa niemieckiego uważa, że ona prowadzi dobrą politykę, bo w końcu została wybrana nie przez Greków, tylko przez Niemców. A więc również w Unii Europejskiej mamy taki specyficzny paradoks. Niemcy chcą, żeby pani kanclerz robiła to, co robią, to, co robi, a pani kanclerz robi to, co chcą Niemcy. No tak pokazały badania. I ona zresztą nie może działać inaczej, ponieważ większość społeczeństwa niemieckiego, ale również elity polityczne jakby popierają ją w tym, co robi. I to jest zresztą wielki problem. Grecja mogłaby oczywiście powiedzieć, nie chcemy waszych kredytów, nie potrzebujemy was. Parlament jest suwerenny, ale nie mówi tego, bo wtedy byłyby jeszcze większe problemy z dobrobytem Grecji, z poziomem życia. A więc tutaj ta problematyka wyraźnie się pojawia. Rządy muszą bardzo uważać na zdanie swoich wyborców i dlatego już mają problemy z działaniem w Unii Europejskiej na rzecz wspólnoty całej. I mieliśmy też takie pytanie dotyczące obszarów poza państwami narodowymi, od Unii Europejskiej aż do Międzynarodowej Konferencji Klimatycznej, czy też jakichś szczytów WTO. Czy możemy tutaj to zdemokratyzować? Niestety tutaj mam złą wiadomość dla Państwa. Uważam, że im większe te obszary działania w tym zakresie będą, tym mniej będzie można je zdemokratyzować. Było to już tak i to był bardzo mądry komentarz. Była już utrata demokracji od bezpośredniej demokracji małych państw w kierunku demokracji reprezentatywnej. Ale ona żyje z partycypacji politycznej, z reprezentacji i delegowania decyzji na tych reprezentantów, ale jest bardzo silnie związana z poziomem narodowym poszczególnych państw. I tutaj w Unii Europejskiej mamy pewien problem, że ta Unia jest mniej demokratyczna niż poszczególne państwa narodowe. To znaczy, selbst Mitglied in der Union werden wollte, würde sie abgelehnt, weil sie nicht die Demokratiekriterien erfüllt. Das ist insofern ein Problem und ich sage das als jemand, der postnational denkt. Jede Kompetenz, die wir abgeben aus dem Nationalstaat an die Europäische Union, ist demokratisch weniger geschützt. Wir sehen hier sozusagen Werte, die aufeinanderprallen und die Welt ist nicht einfach.
sobą. Świat nie jest łatwy, nie jest prosty. Trzeba poszukiwać jakichś dróg wyjścia, ale proszę nie myśleć, że za 10 lat będziemy mogli zdemokratyzować cały świat poza tym poziomem państw narodowych. Na pewno nam się to nie uda.